Siemanko, Fryszku Konat, pozdrawiam po masażu. Piękny, piękny dzień. Piękne zioła. Takie zioła możesz zapodać, jak ci nerka woła. Polecam, polecam korzystać z tej wiosny. Mega, mega darmowego zdrowia. Pomyślcie, że można z tego wycisnąć sok, można dodać do sałatki, można sobie herbatkę zrobić, można zjeść po prostu tak, o. I już. Słuchajcie, ten filmik o tym, aby sprzedawać truskawki, które się ma. Czyli powiedziałbym to nie tylko w kwestii do biznesu, ale skupić się na tym, co się ma, w jakiej się jest chwili i co można z tym zrobić. Taki przykład był właśnie w książce Umysł miliardera, gdzie taki chłopak sprzedawał truskawki i zazdrościł innym, że mają jakieś lepsze skrzynki i w ogóle super, super jakieś tam rzeczy. A ojciec mu oświadomił, że słuchaj, sprzedawaj to, co masz. I chłopak to zrozumiał, że kluczem jest zrobić coś z tym, co się ma. I zaczął sprzedawać te truskawki, które ma. Jego ojciec miał firmę, sklep bodajże. I ten chłopak włożył tyle entuzjazmu, tyle po prostu mocy w to sprzedawanie tych truskawek, że sprzedał tyle truskawek, że zarobił w pewien dzień więcej niż jego ojciec w jakiś dzień w całej firmie swojej, w sensie w ciągu dnia. Także sprzedając truskawki, nie wiem ile to było tych koszyków truskawek sprzedanych, ale to jest kosmiczne ilości. Dlatego naprawdę możemy robić tak samo, jak ktoś ma, nie wiem, talent jakiś do nagrywania, to nagrywaj, nie przestawaj, po prostu wrzucaj, wrzucaj, rób z tym coś, co masz. Jesteś świetnym masażystą, lubisz robić masaże, rób masaże. Nie myśl, że ktoś ma lepszy stół, że ktoś ma lepszy olejek, po prostu rób masaże. Masz kartkę, ołówek, nie masz najlepszych farb, a lubisz rysować, rysuj, wrzucaj to gdzieś, dziel się tym. Po prostu rób coś z tym i w pewnym momencie w życiu, jak będziesz wkładać tą energię, to możliwe, że nie będziesz musiała chodzić do pracy jakieś 8 godzin, 10, 12, tylko będziesz malowała truskawki olejem do masażu i będziesz to sprzedawała za miliardy dolarów, bo nikt czegoś takiego jeszcze nie zrobił na przykład. Także to są rozkminy, że po prostu zastanów się, co masz, co możesz z tym zrobić i rób to. Uporządkuj sobie, zrób jakiś plan, pomysł, cel. Co mogę zrobić z tym, co potrafię? I zrób to. Czym się interesuję? Co mogę dać światu? I zrób to. I sprzedawaj truskawki, które masz. Bo czasem człowiek już wymyśla, ale co bym mógł zrobić, żeby mieć ileś kasy, coś tam, a nie widzi na przykład, że robi coś dobrze i mógłby to robić teraz na masową skalę, uzyskać z tego dochód i przekierować tą energię dochodową na jakiś swój kolejny cel, który by mu rozwinął coś, co właśnie może jeszcze lubi robić, oprócz tego, co ma. A może by rozwinął to, co właśnie swoje aktualne truskawki, a może by zainwestował w poziomki, które też lubi, bo ma je na wysokim poziomie poziomki. 3-3-3, kończę wideo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, piąteczkę.